Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Idziemy tutaj do handlarzy, bo to bardzo istotna sprawa. Mam dla ciebie jakieś monetki. Mam dla ciebie stare monety. Pokaż mi je. Świetnie, oto twoje złoto. Czekam na kolejne. Dobra, w porządku. Ty też handlujesz, więc może sprzedamy jakiś syf. Masz topór wojenny, bardzo fajna broń, dwuręczna, jednakże na razie nie dla mnie. Coś dwuręcznego jeszcze masz? Kilof, no co, świetnie, nie chcę kilofa. Moglibyśmy sobie kupić bloki dwuręczne, ale to dopiero później też, nie teraz. Dobrze, bo ja mam jakiś syf, ten średni orkowy topór zostaje. Lekki orkowy topór, on jest gorszy. W ogóle nic praktycznie nie kosztuje. Zardzewiały miecz dwuręczny, lekki orkowy topór kolejny. Kiepski szeroki miecz, kiepski miecz. Sprzedajemy sobie to. Lak mam po prostu milion. Łuk sobie możemy zostawić. To bełty sprzedamy, bo mi niepotrzebne. Czy coś jeszcze mogę sprzedać, czy nie za bardzo? W ogóle widzę, że zdobyłam przemianę wilka. Nie wiem gdzie nawet. Amulet Bonsa, to na razie zostawimy, może będę mogła mu oddać. O duchu przodków mamy książkę, jeszcze jej nie przeczytałam. Nawet dwie mam te książki. Możemy w takim razie chyba jedną sprzedać, ona dużo kasy nam dała. Mamy aż 1000 sztuk złota. W sumie, zastanawiam się, bo jeżeli ja będę w stanie tę książkę... O duchu przodków, część pierwsza, nie czytaliśmy chyba tego. Duch przodków objawił się niegdyś orkom skazanym na wygnanie, którzy przebywali na dalekich pustyniach Nahdoru. Im pierwszym, mimo że byli tego niegodni, pokazał, kto stworzył i kto jest ojcem wszystkich orków. Im też dał swoje światło, aby zanieśli je pozostałym orkom. Orkowie z pustyni przekazali przesłanie ducha przodków wszystkim orkom, wojownikom, szamanom i orkowemu królowi. Dzięki temu nasz lud już od wieków czci swego ojca i stworzyciela, a duch przodków napełnia lud swą mądrością i siłą. W przeciwieństwie do orków, odszczepieńców, którzy zwrócili swe serce ku Beliarowi i stali się jego niewolnikami, orkowie z Nahdoru nigdy nie zeszli ze ścieżki prawdy. Wydaje mi się, że mogę tą książkę sprzedać, ale nie chcę za bardzo szaleć, bo w sumie przydałby nam się jakiś pieniądz. Hakon też sprzedaje broń. Garond, a czy ty masz już dla mnie jakiegoś questa? Masz dla mnie jakieś zadanie? Na razie nie. Okej, na razie nic. Bo ja nie wiem, aha, bo ja mam jeszcze u paladynów te rzeczy z bagnami właśnie związane, więc tam idziemy. Kto to jeszcze mógł ze mną handlować? Nie wiem, czy nie André. A ty byś nie chciał mnie może zaprowadzić do magów wody? Jeśli udało ci się. Jeszcze nie. Dziwię się, że ja nie mogę z nim iść. W sensie fajnie by było, bo z magiem wody, że mnie zaprowadził, ale widzę, że niezbyt. Kto tu jeszcze handluje? Nie wiem, czy nie Martin przypadkiem. Cześć Martin. Ej, ty. Czy ty handlujesz? Nie? Nie handlujesz? Może André? Ty możesz mnie uczyć chyba... Aha. To na razie nie chcę. Chociaż mamy jakieś punkty nauki, ale ja cały czas się zastanawiam, w co to dać. Moglibyśmy dać w siłę, bo wtedy jak będziemy mieli jeszcze jeden poziom, to sobie założymy lepszą broń. Ale cały czas mnie kusi dalej jednak dać w dwuręczniak, bo mimo wszystko... Ty chyba uczysz. Właściwie. Czemu nie? Nie pytałam się ciebie? Niemożliwe. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Kto tu uczy dwuręcznej broni? Bo nawet już nie wiem. A może Lio? Bo mnie nauczy. Lio, czy ty uczysz? A, ty kuszy. To nie chcę. Kto tu uczy dwuręcznej? Ominęło mnie coś? Chyba tak. Dobra, nieważne. Tu jest Grita. Ona powinna sprzedawać... O, właśnie. Znalazłem Torbena. Naprawdę? Gdzie jest? Przebywa w obozie orków, ale wygląda jakby coś mu dolegało. Co takiego? Trudno powiedzieć. Sama byś musiała z nim porozmawiać. Rozumiem. Jeśli możesz, postaraj się mu pomóc. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wiadomość. W podzięce przyjmij ode mnie trochę kiełbasy. Dobrze, dziękuję. Reputacja u paladynów aż plus 2. Masz strzały, bełty, matko boska. Trochę ci się ekwipunek, widzę, popsuł, koleżanko. Czemu? A, bo ty masz tylko te dwie rzeczy. Dobra. Może teraz Garond będzie miał dla mnie jakiegoś questa, bo w sumie podbudowaliśmy reputację. Masz dla... Na razie nie. Dobra, na razie nic. W porządku.
czy mogę iść do Hagena? Się coś zapytać, czy niezbyt? Pewnie Hagen mi powie, że w sumie mogę dołączyć. Zanim zapytam o tą reputację, to wolę się zapisać, bo mimo wszystko, jak już wspominałam kilka razy, chciałbym do orków jednak dołączyć. Jak moja reputacja? Pomyślmy. André, czeka aż się wykażesz. Samuel jest z ciebie bardzo zadowolony. Widać, bardzo mu się przysłużyłeś. Leo twierdzi, że się nadajesz. Polowanie wam się udało. Mika wychwalał cię pod niebiosa. Ciekawe, czemu na początku nie chciał z tobą rozmawiać. Garond powiedział, że jeszcze nic dla niego nie zrobiłeś. No bo nie dał mi questa. Kilka osób cię popiera, ale to za mało. Okej, no czyli musimy iść na bagnarz, żeby coś tutaj ugrać. Nie wiem dlaczego, ale kompletnie nie pamiętam, kto tutaj coś sprzedaje. No dobra, mało ważne. Chodźmy w takim razie w stronę bagien. To będzie, coś czuję, zła przeprawa. No, jeżeli będą krwiopice na mojej drodze, to będzie tak w miarę, ale jeżeli natrafimy na coś innego niż one, to będzie kłopot. Dobry. Słyszałam gdzieś szczurę. W sumie to ja sobie właśnie tych mikstur nie kupiłam i to może być bardzo zgubne dla mnie. Nie ma czego plądrować. Ta książka Duchu Przodków, dziwi mnie to, dlaczego ona jest tyle warta i... No miałam dwie, więc... Cześć, jaszczuro. Nie lubię cię bardzo, wiesz? A, bo to jest twoja koleżanka chyba. Ta, o matko boska. No to się nie skończy dobrze, szczególnie, że mi kryty nie chcą wejść. Dawaj, Bezi. Matko kochana, dobra. Udało się jakoś z tą sobie poradzić. Ta druga widzę, że próbuje w ścianę. A Bezi, wskoczymy tu? Na górę? Jasne. To w porządku. Dawaj, to sobie ją zestrzelimy. Ona się, widzę, wbagowała tam w chatę. Wiecie, tu też może być coś ciekawego, dlatego ja tak sobie tutaj chodzę. Ale ona się, widzę, bardzo zbagowała tam. Dobra, mogę spróbować zejść do niej. O, widzę, że sama do mnie przyszła. To w takim razie, bo ja sobie dalej tego łuku nie założyłam. Cholera wie dlaczego. Pani jaszczurko. Proszę się uspokoić. O matko boska. No, strzelałbyś w tą jaszczurkę. O Boże, kochany. Gorzej się strzela niż w Gothicu 1. Wiecie co, może ja po prostu się wyleczę troszkę. Tym, czego nie mam, bo nie mam żadnych mikstur już leczniczych. Ale no tutaj mogą być jakieś kufry i w sumie no exp kolejny, więc się to opłaci nam. Dobra, bo ja widzę, że ja sobie z tą jaszczurką nie poradzę tak, jak ja bym chciała. Schodzimy. Hopa. No dawaj. Jakim prawem ona trafia mnie i ja ją? One mają jakiś bardzo przegięty zasięg. No zginę z tą jaszczurką zaraz. Kurna! Dlaczego ona mnie gryzie w momencie, gdy ja ją biję? W sensie to jest bardzo dziwne, bo inni przeciwnicy nie mają takiego czegoś. No a ta ma. Irytujesz mnie bardzo. No. Może sobie z nią poradzę w taki sposób. Bo powiem szczerze, że nie chcę się po prostu do niej złazić, się z nią użerać, chociaż widzę, że tam jest ich jeszcze więcej. Musimy się cofnąć do obozu paladynów. I kupić jakieś mikstury, tylko u kogo ja kupię? Dobre pytanie. Bezi, celowałbyś w tę jaszczurkę pod tobą. W ogóle... Nigdy wcześniej nie zauważyłam, żeby te jaszczurki miały takie paski na sobie. Nie wiem, czy to normalne.
No halo, powinniśmy trafić na bank. Czasami żałuję, że nie ma celowania ręcznego, wiecie? Tak jak w Gothicu 3. Bo wtedy jest prościej trafić w takiego jaszczura. No. Hello? No dawaj, Bezi. Masz jaszczurkę pod sobą. Ech. Może spróbujemy wejść sobie wyżej. Widzę, że jeszcze gorzej. Dobra, zejdę tu. Dobra, wreszcie. Znaczy nie powiem, tam to moglibyśmy też sobie zlurować w sumie. Czy tutaj były jeszcze jakieś jaszczurki? Mam nadzieję, że nie. Przynajmniej nie widziałam. Tutaj mogą być jakieś fanty. Dlatego bym tutaj pochodziła troszkę. Tam widziałam ścierwojady. Są zresztą za ścianą. No ze ścierwojadami raczej problemów nie powinno być, chociaż to nie są te zwykłe ścierwojady. Ale mimo wszystko to tylko ścierwojad. Dzień dobry. O, tam gobliny są na dole. On mnie tak pieprznął? Niemożliwe. One tak biją? Przecież to jest zwykły ścierwojad. Cholera jasna. No dawaj, Bezi. No gdzie mój kryt jakiś? Halo? No, dziękuję. Z nich jest chyba mięsko. Tak, jest z nich mięso. O nie, słyszałam kolejną jaszczurkę. Mi tu brzęczy za uchem. Nie wiem, czy tam wyżej czegoś też nie było. Chyba ścierwojady znowu? Usłyszę? Dzień dobry. Cześć. Mogę kryta poprosić. Dobra. Na szczęście z goblinami sobie jako tako radzę. Dobra, potem sobie to... Niczego tu nie znajdę. Sprzedamy. Słyszę ścierwojada za sobą jeszcze gdzieś. Jakiś jeden musiał pozostać. O, otwarty kuferek, wytrychy. Coś zebrałam jeszcze. Ja nie zauważyłam co. Jakąś zbroję? Czy mi się wydawało? Strój Argosa. Okej. Zebrałam to, prawda? Nie, wydawało mi się. Chyba nie. Tutaj jest ścierwojad też gdzieś, bo go słyszę. Nie wiem. Dzień dobry. Chyba sobie poradzę z zombiakiem, nie? Jeżeli nie dam mu się walnąć. Z zombiakami jest prosto w miarę. Tylko żeby mnie nie uderzył, bo wtedy zginę na pewno. Ale mamy dwuręczną broń, mamy dobry zasięg. Fajnie, że taki zombiak tutaj poza obozem jest. Dobry. No gin już. No, jeszcze tak z jeden cios. A, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Dobra, pięknie. Nic tu nie ma. Tak myślałam właśnie, że z zombiaków nic nie ma. Szkoda tylko, że nie miał faktycznie tutaj nic, nawet nie pilnował. Dobra, kiełbasa w miarę dużo przywraca zdrowia. Czyli jak widzicie, teraz najbliższe odcinki będą polegać na naszym ekspieniu, po prostu. Tutaj chodziło trochę tego cholerstwa. Te ścierwojady są chyba na górze. Tu jeszcze latały te brzytwiaki, ja nie chciałam mieć z nimi nic do czynienia, kompletnie nic. To tu jest jakiś ścierwojad, bo mi coś tu mlaskało nade mną. Tak, to preliówka czy zwykły? Trudno powiedzieć. Dobry. Ojej, zwykły ścierwojad. Tęskniłam za tobą. Dziękuję za mięsko. Dobra. Czyli tutaj mamy już w miarę teren bezpieczny. Koło obozu. Przynajmniej po tej stronie. Dobra, to schodzimy.
Tam są dalej ścierwojady. Tam na dole jest znowu kolejna jaszczurka. Czy coś oprócz tej jaszczurki tu znajdę? Chyba nie. Tylko jaszczurkę. Wredną zresztą jaszczurkę. A, bo ona była tam. Dobra. Ona tu wejdzie? Chyba się zgubiła. A, dobra, poszła sobie tam ciała jeść. W porządku, to ja się do niej podkradnę. Dzień dobry. Ile mamy strzał, bo to też jest istotna sprawa. Aha, 10, no to super. To nie wskuramy za dużo. Szczególnie jak w nią nie trafię. Super po prostu. Coś czuję, że jak jeszcze będę miała jeden poziom wbity, to chyba sobie damy w... Przyjdziesz tu, czy nie przyjdziesz? Okej. O matko, nie! Dobry. Halo. Okej. Odpalona paskudo. Ała, no nie bij mnie. Kurna. Dawaj, będzie kryta. O Boże, tak na farcie, wiecie, w ogóle... Ja się w jednym momencie cofłam i w jednym momencie uderzyłam. W sensie, tak mi się klawisze popistoliły, że po prostu... W jednej chwili. W ogóle fajnie, że zaraz będę musiała kończyć odcinek, a myśmy nic nie zrobili. Ledwo wyszliśmy z tego zasranego obozu. Dobry, pani roślino. Tutaj jeszcze coś też biegało. Były co prawda tylko ścierwojady, ale one też troszeczkę gryzą mimo wszystko. Jak będziemy u magów, to pierwsze co zrobię, to sobie właśnie kupię... Kupię sobie normalnie rzeczy pod nazwą miksury lecznicze. Bo nawet mi się już zioła kończą, nie? Także zbieram i jem od razu. W porządku. Dobra, tu były ścierwojady gdzieś. Są za ścianą, co nie? Tak. Ale to zwykły ścierwojad. Wydawało mi się, że niezwykły. Dzień dobry. Dobra. Z takimi ścierwojadami to ja się mogę bić, ale w takim wypadku wydaje mi się, że chyba więcej jest za ścierwojady te piekielne. Dobra, ta jaszczurka to niestety tam żyje, bo mi się na... A, tam są... Co to jest za las, naprawdę? To mi jesteś porąbane. A tam już schodzimy na bagna. Słyszę coś. Dzień dobry. Znaczy wiecie... Na takiego Cerbera to ja się w sumie nie obrażę, byleby to nie była jaszczurka. Z was niestety nic nie ma. Czego tu nie znajdę? Zastanawiam się, czy dałoby się z nich skórę wyciągać, jakbym miała umiejętności. Dobrze, pierwsze co musimy zrobić, w ogóle zastanawiam się... Dobra, to tylko Cerber. Nie, odejdź! Zasrana jaszczurko. Dobra, widzę, że tutaj są bandyci. Ja się zastanawiam, czy oni mnie nie zaatakują przypadkiem. No bo w sumie, no to... A co tu leży? Co tu mamy? Mikstura! Kostku, oddaj to. No, szkoda, że many. Ale dobra, lepsze to niż nic. Myślę teraz, jak się szło w ogóle do tych magów, nie? To też jest bardzo istotne pytanie. Czy oni mnie zaatakują? Nie wyglądają na... Jakichś złych? O, proszę bardzo. Kim jesteś? Nazywam się Urega. Coś więcej? A co chcesz wiedzieć? Czym się tu zajmujesz? Czekam na takich frajerów jak ty. To znaczy? Na kogoś, z kogo można się podarijać. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Boję się o tą tabliczkę zagadać, także hej. Może za sekundę. A, dobra, czyli z Regą tylko jesteśmy w rozmowie. To wy ukradliście tabliczkę. Co? Jaką tabliczkę? Nie zgrywaj się. Wiem o wszystkim.
Pobiliście Argosa, przypaliliście go ogniem, a gdy powiedział, co się stało z tabliczką, przywiązaliście go do drzewa. Człowieku, co ty bredzisz? Upiłeś się czy co? Nie wiem, o czym mówisz. No, tak się boję, że oni się rzucą na mnie oboje, także może je zostawimy ich chwilowo w spokoju. Mieliśmy iść do magów wody. To jest aktualnie mój priorytet. Oh, fucking, golemy są tu. Mapa jest mi potrzebna. Musimy wejść chyba... Tak. Dobra, przejdziemy jakoś tędy przez bagno. Na razie do obozu nie wchodzę. Mam nadzieję, że nie ma tu więcej golemów, bo chcę się do obozu magów dostać. A z tego, co mi się kojarzy, to dobrze idziemy. Tak, idziemy w stronę domu uzdrowicieli. Oni tam mają swoją siedzibę. Więc jak najszybciej, bo nie mam mikstur. O kurde, kreto, znaczy się te szczury bagienne. I trutni pełno i tak dalej. Dobra, damy radę. Przebiegniemy sobie tak po prostu. Cześć trutniu, dobranoc, a raczej do widzenia. Znaczy, to są łatwi przeciwnicy. Tylko ja po prostu na razie nie chcę mieć z nimi do czynienia. A nie chcę, ponieważ najzwyczajniej w świecie dążę do tego... O, nawet ten szkielet tu dalej jest. Dążę do tego... O kurwa, kopielec, dobrze. Nowa rasa, o matko. Halo, magowie, pomocy. Fucken! Jak ten dopierec nagle się tu... Siakyż ode mnie. Cały las się na mnie rzucił. Halo, pomocy! Ty się weź, nie pal. Dziękuję. No niestety expa troszeczkę. No, koniec z tobą, bestio. Cześć, Centarion. Serio, nie zauważyłeś go. No, jej, dostałam jeszcze expa, nie? O, z nich jest mięso. Hej, czego tutaj szukasz? Przebywają tu czcigodni magowie wody, którzy do swoich badań potrzebują ciszy i spokoju. Nie chcę wam przeszkadzać. Więc czego chcesz? Chciałem się tylko rozejrzeć. W porządku. Zachowuj się tylko odpowiednio. Mamy mnóstwo pracy na głowie. Kim jesteś? Jestem magiem wody. Nazywam się Centarion. Czym się tu zajmujesz? Obecnie strzegę wejścia do obozu. Na bagnach aż roi się od różnych bestii, a w ostatnim czasie nie wiadomo, skąd pojawiają się te wstrętne bestie z piekła rodem. Dlatego wraz z innymi magami wody czuwamy na zmianę nad naszym bezpieczeństwem. W ten sposób pozostali mogą się oddać swoim studiom. Co studiujecie? Każdy mag posiada swoją własną specjalność, ale tu w Domu Uzdrowicieli zajmujemy się badaniem historii tego miejsca oraz tajników magii uzdrawiającej. Naprawdę? Udało wam się już coś odkryć? Wyniki naszych badań są naszą dobrze strzeżoną tajemnicą. Jednak nie magia uzdrawiania jest naszym celem. Przybyliśmy do Jarkendaru, aby zbadać wnętrze świątyni Adanosa, jednak przywódca bandytów Alvaro nie chce się na to zgodzić. Pertraktujemy z nim od pewnego czasu, ale na razie bez rezultatu. Dobrze, dziękuję. Proszę, proszę, mamy gościa. Kim jesteś, wędrowcze? Nazywam się... Mniejsza z tym. To naprawdę no cud, że udało ci się do nas dotrzeć w jednym kawałku. To bardzo niebezpieczna okolica. Pełno tu różnych gadów, a ostatnio jeszcze ten piekielny pomiot. Szkielety, zombie i inne poczwary. Najlepiej trzymaj się blisko obozu i zbytnio się nie oddalaj. Nie wiadomo, na co można się natknąć. Na szczęście udało mi się przeżyć. Widzę, widzę. Co cię do nas sprowadza? Chciałem się tylko rozejrzeć. Mag Christian powiedział mi o waszym obozie. A tak, rozumiem. Gdybyś potrzebował jakichś towarów lub drobnego zaopatrzenia, to zgłoś się do mnie. Będę o tym pamiętał. Spadłeś mi z nieba. Czym jeszcze się tu zajmujesz? Czasami zmieniam nawarcie Centariona. Musimy być bardzo ostrożni. Nigdy nie wiadomo, co może się stać na tych przeklętych bagnach. Od czasu do czasu odwiedzam też obóz bandytów. Wiesz, drobna wymiana towarów. Trzeba jakoś urozmaicać sobie czas. Nie jestem nawiedzonym naukowcem tak jak inni tutaj. Cały czas siedzą w księgach albo wymyślają jakieś szalone mikstury. Czasem Saturas się mnie czepia, że mało robię, no ale i on przecież wie, że naszym celem jest świątynia Adanosa, a nie ten dom uzdrowicieli. Pochan... Czy...
Okej, masz kostury. W ogóle najlepsze jest to, że te bronie są zajebiste. O, tajfun. Moglibyśmy to kupić, bo jest lepsze i mam tyle siły. Wtedy byśmy sobie dali w dwuręczniak tylko. Kurde, ej, naprawdę. Plus jeszcze 5 do broni daje. Kostur maga, no troszeczkę gorszy. Na tą broń nawet byłoby mnie stać. Pika bojowa, ale tak. Mi przede wszystkim zależy na miksturach. Teraz przede wszystkim. Tak więc, esencje lecznicze. No, tak sobie wezmę kilka. Czy nadal mnie stać na tą broń? Tak, stać mnie. Dobra, kupuję to. Fajnie, że będziemy biegać z kosturem. Zaczekaj jeszcze, przyjacielu. Co się stało? Mam do ciebie mały interesik. Brzmi ciekawie. Rzeczy samej, przyjacielu. Jak wiesz, zajmuję się handlem, ale od czasu do czasu prowadzę także drobne interesy z bandytami. Załatwiają mi różne towary. Przeważnie sam odbieram od nich towar, ale ostatnio Saturas zrobił się jakiś podejrzliwy co do mojego częstego wychodzenia z obozu. Dlatego potrzebuję kogoś, kto odebrałby towar od bandytów i przyniósł mi. I tu zaczyna się twoja rola. No tak. Co z tego będę miał? Widzę, że lubisz konkrety. Za dyskrecję i dostarczenie towaru otrzymasz 50 sztuk złota. Co ty na to? No... Fajnie by było stówkę za to dostać. Chcę więcej złota. No dobrze, ale najwięcej mogę dać ci 70 sztuk złota. W końcu to nic wielkiego. No i teraz możemy rozmawiać. Teraz możemy rozmawiać. To chciałem usłyszeć. Na pewno dobrze na tym wyjdziesz. Od kogo mam odebrać ten towar? U handlarza Karrasa. Przeważnie kręci się w okolicy obozu myśliwych. Znajdziesz go bez trudu. Potem wróć do mnie. W porządku. Dobrze, no i super. Ile ja kupiłam tych mikstur? No 6, ale powinno nam wystarczyć. I teraz, moi drodzy, mamy lepszą broń. Bardzo fajnie. Niby tylko 10 obrażeń więcej, ale daje nam tego kryta. I tak naprawdę jesteśmy blisko tej broni, no a jednak wychodzimy na tym lepiej. Chciałabym tutaj ten obóz raczej obgadać jeszcze w dzisiejszym odcinku, także może się sprężymy troszkę. Przejdziemy się tu i ówdzie. No proszę, kogo ja widzę? Typie, gadamy tak, przez namiot. Jestem w Kurinis. Mam nadzieję, że cieszysz się z naszego spotkania. Oczywiście. Co cię do nas sprowadza? Możemy chwilę poczekać, Saturas, bo ja tu sobie roślinki zbieram, a ty mi wchodzisz w drogę. Za przeproszeniem. Słyszę ścierwojady na dole. Czyli kolejny expik. W ogóle jak tam sprawa z kolejnym poziomem? No tak jeszcze 2500 expa i powinniśmy być w domu. O, proszę bardzo, skórzany mieszek. Tego się nie spodziewałam tutaj znaleźć, ale bardzo miła niespodzianka. No z Saturasem zaraz pójdziemy gadać na spokojnie. Tu jest Centarium, już rozmawialiśmy, jest Dago. Witam, witam. Kim jesteś? Jestem nowicjuszem. Pragnę zostać potężnym magiem wody. Obecnie odbywam swój nowicjat. Mam nadzieję, że wkrótce będę gotowy na podjęcie próby wody. Jest to obrzęd, po którego przejściu zostaje się magiem. Jak długo jesteś nowicjuszem? Już dość długo. Około 6 miesięcy. Codziennie wykonuję jakieś zadania, a także modlę się i czytam mądre księgi. Czekam cierpliwie na chwilę, gdy będę gotowy na próbę. A ty? Skąd się tu wziąłeś? To długa historia. Można powiedzieć, że jestem dobrym znajomym Saturasa. Rozumiem. W takim razie więcej nie wypytuję. Mamy bardzo fajną aurę na broni. Dobra, z Centarionem już mamy pogadane. Tu bym zeszła, może coś tu leży. Niestety nic nie ma dla mnie. Ominęłam tutaj jeszcze taki ten namiocik. Może tutaj jeszcze siedzieć jakiś mag. Oprócz Saturasa oczywiście. Serek, dzień dobry. Patelnia, to może za chwilę. Tutaj jest krystaliczna skała, węgiel i jakiś zwój. I pergamin. Czy ten pergamin mogę przeczytać? Czy to jest pergamin do czegoś mi potrzebny? Zwój ochronny.
Wzmacnia ochronę pancerza. To jest chyba ten pergamin. Fajna sprawa. Podoba mi się, że wreszcie jesteśmy tu w obozie. Chodźmy może najpierw do Saturasa, bo te kamienie ogniskujące bym chciała dostać w swoje ręce. Czy ty coś tu masz? Masz pierścień i masz węgiel na stole. Kurna. O, menzurki jeszcze. Nic nie widzę w tym namiocie. Mogę ten węgiel? Dziękuję. Tu jest łóżko, jest regał na książki. Kiedyś bym napisał jakąś książkę. No, może kiedyś będzie. Dobrze. No, o swoich przygodach to niezłe fantazy by mogło powstać o twoich przygodach. Saturas, to kontynuujmy. Potrzebuję kamieni ogniskujących. Christian powiedział mi, że ty je przechowujesz. Zgadza się. Czy możesz mi je przekazać? No cóż, czy ja wiem? Tak czy nie? No dobrze. I tak nie są już nam potrzebne. A tobie na pewno pomogą. Weź je. Tylko znowu nie zrób jakiegoś głupstwa. Bez obaw. No jakiego głupstwa? Chcę tylko położyć to na tych, żeby się szybciej teleportować. Chciałem się tylko rozejrzeć. No i słyszałem, że ty tu jesteś. Ach tak. To bardzo miło z twojej strony. Proszę cię tylko, byś zbytnio nie przeszkadzał innym magom. W porządku. Dlaczego przybyliście do Jarkendaru? Naszym celem jest zbadanie świątyni Adanosa, do której udało ci się dotrzeć, gdy walczyłeś z Krukiem. Chcielibyśmy otoczyć świątynię naszego pana należnym szacunkiem i czcią. W końcu to świątynia, a nie jakaś zwykła stara budowla. Poza tym sądzimy, że mogą się w niej kryć bardzo cenne inskrypcje i księgi dotyczące pradawnej historii. Jak się zapewne domyślasz, jest to przedmiotem naszych badań. Jednak ten przeklęty przywódca bandytów Alvaro za nic nie chce się zgodzić na badania świątyni. Wiesz, czego żąda w zamian? Chce, abym uzyskał dla niego i całego obozu ułaskawienie. A przecież wiadomo, że jest to niemożliwe. Za głowę każdego z tych oprychów wyznaczona jest wysoka nagroda. Zresztą znam Harena na tyle dobrze, by być pewnym, iż nigdy się na to nie zgodzi. Na razie więc trwamy tu, przy domu uzdrowicieli. Może przodkowie natchną mnie i moich braci i wspólnie znajdziemy sposób na wejście do świątyni Adanosa. No okej. Mógłbym wam pomóc. Najpierw musisz się przyłączyć do któregoś obozu. Oczywiście najlepiej, gdybyś przyłączył się do naszego obozu lub paladynów, ale to już twoja decyzja. Aha, no dobrze. A ja bym chciała się do was przyłączyć. Chcę się przyłączyć do waszego obozu i zostać magiem wody. Bardzo mnie to cieszy. Wierzę, że szybko zrobisz postępy w mądrości i nabierzesz odpowiedniej mocy magicznej. Więc co mam zrobić? Właściwie mamy już jednego nowicjusza. Kandydata na maga wody. Ale jeszcze jeden nie zaszkodzi. Jeśli chcesz, możesz zacząć nowicjat od razu. Naprawdę? Tak. Znam cię na tyle dobrze i sądzę, że mogę ci zaufać. Muszę cię jednak ostrzec, gdyż droga ta jest długa i wyboista. Na początku będziesz musiał przejść nowicjat, czyli czas nauki i modlitwy, a następnie specjalny obrzęd, który upewni nas co do twego stanu ducha. Będzie to próba wody. Więcej o tym rytuale dowiesz się w swoim czasie. Tak więc, czy jesteś pewien, że chcesz pójść drogą maga wody? Oczywiście nie chcemy tego robić. Chciałam tylko zobaczyć, co się stanie. Znaczy, bo tutaj też możemy zdobywać reputację, co nie? Z tego, co mi się kojarzy właśnie. Szczególnie, że sprawdzimy sobie zaraz tutaj w notesie księga reputacji właśnie. I tutaj mamy reputację u bandytów, piratów, magów wody i paladynów i orków. Także no. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie tutaj na górę, bo tutaj widziałam jeszcze jakiś magów w środku i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzę, że Centarion tutaj Dago ćwiczy, Centarion na niego spogląda. Dużo miodu w tej modyfikacji jest, zastanawiam się to, czy to jest normalne, że tak powiem, bo nigdy wcześniej tyle miodu nie widziałam zresztą w Gothiku. Tu jest jeszcze trzech magów, no to widzę, że mamy trochę do roboty. Kamienna tablica. Nie umiem czytać tego języka, więc raczej tego nie zrobimy. Kamienna tablica. Kamienna tablica otoczona jest magiczną aurą. Aha, nie mogę nic z nią zrobić. Dobrze. Tu jest Nikorenos. Okej.
co to za kuferek? Mogę otworzyć, czy dostanę po łapach? Mogę. Dwie kamienne tablice, otoczone aurą. Znowu. Tutaj coś leży, czy to mieszek? Nie, mezurka i tutaj mikstura. Wiecie co, myślę, że w kolejnym odcinku sobie porozmawiamy z resztą tych magów, a jeszcze dzisiaj sobie tutaj pozbieram, chyba że mnie któryś Apollos, chyba że mnie któryś zagada. No pulpitów na bank nie będę umiała czytać. Nie potrafię tego przeczytać. Beź, już się tyle uczyłeś tego języka i dalej nie potrafisz? Oj Boże. Trochę to głupie, bo powinniśmy to umieć, ale no dobrze. O, tutaj coś jest. Księga runiczna magów wody. Łóżka, a czy tutaj coś znajdę? W tej wnęce? Kompletnie nic. I tutaj mamy Menkosa. To za chwilę. Dobra, moi drodzy. Myślę, że możemy sobie iść w spanko, troszeczkę zregenerować życie. O, tu jeszcze mikstura życia. A propos. I w kolejnym odcinku sobie tutaj dokończymy rozmowy w tym obozie. I myślę, że skierujemy się w stronę obozu bandytów. Bo to będzie dobra sprawa. Znowu będę musiała troszeczkę kasy uzbierać. Może jeszcze na koniec wam pokażę tą księgę runiczną magów wody. Pierwszy krąg, tutaj są runy pierwszego kręgu, możecie sobie przeczytać. To jakbyśmy chcieli magami zostać. Tak czy inaczej, dziękuję wam za obejrzenie. Ruszamy do obozu bandytów w kolejnym odcinku, ale najpierw zanim to dokończymy tutaj rozmowy z tymi trzema magami wody i zobaczymy, jak się sprawa dalej potoczy. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę i jakiś komentarz, a jeżeli chcecie widzieć więcej, no to strzelcie suba z dzwonem. Tak w skrócie i słyszymy się już w kolejnym odcinku w czwartek? Nie, w piątek. W piątek o godzinie 15. Także do usłyszenia. Cześć.